Cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie. Ja jestem Michał aka Pomidorowy.pl, a was chciałbym zaprosić na nową sesję Zagrajmy w Krok 2 na PlayStation 1. Poprzednim razem poznaliśmy fabułę tej gry i przeszliśmy parę poziomów, dokładnie to 3 poziomy, albo 4 jakoś tak, z czego jeden to był wyścig i 3 pozostałe poziomy to były różne, różniaste mieszanki tego, co już widzieliśmy. Przynajmniej z tego, co ja pamiętam, aczkolwiek mogę się mylić i na pewno się mylę. Tak więc nie będę już pierdzielił farmazonów i przechodzimy do jakby głównej części odcinka. Dobra, jesteśmy tutaj u góry, jesteśmy tutaj wszystko picoś glancuś. Jedziemy z koksem. Zobaczmy, co tutaj jeszcze nie robiliśmy w tej otóż gierce. Tu mamy nadal zamknięte, więc tędy nie przejdziemy. Oczywiście, że tak. Tu mamy odbijającego się gobosika. Tu byliśmy w tych kopalniach. Tak, bo tam mamy już nawet statuetkę, pamiętam. Tak, robiliśmy kopalnię, robiliśmy wyścig i jeszcze jakiś tam poziom robiliśmy, z tego co pamiętam. Kurczę, poszukiwaliśmy jeszcze kanapki dla tego drugiego gobosika. Tak więc tam zrobiliśmy 100%, więc nie pozostaje nam nic innego jak zrobienie następnych poziomów. Sorki, jeżeli widzieliście myszkę, ale po prostu nie potrafię się inaczej tutaj połapać, jeżeli chodzi o pulpit. Więc co jakiś czas możliwe, że po prostu sporadycznie będziecie widzieć, jak będę chciał po prostu zobaczyć, czy ładnie się wszystko nagrywa. Więc fabuła następnego poziomu będzie tyczyła się tego, że zaginął Birdie, czyli podejrzewam, że Birdie to jest jakiś ptaszek. Tak więc skoro Birdie zaginął, no to czas go uratować, czyż nie? Tak mi się przynajmniej wydaje. Tutaj jakby poziomy to mają bardziej, poziomy nie mają bardziej nazwy, a bardziej tutaj będą tłumaczone nazwy misji. I dokładnie, tu chodziło o Birdiego ptaszka. Bo widzimy, że mamy tutaj Dantinosa, który za wszelką cenę będzie chciał nam podjumać Birdiego, więc my oczywiście ruszamy w przygodę za nim. Jakkolwiek to oczywiście brzmi. Bo dla mnie to nie jest do końca przygoda, bo to dla mnie to jest po prostu ratowanie przyjaciela. Ale w sumie fajnie nawet się poziom zaczyna, powiem wam szczerze. Dobra, sprawdźmy, czy aby na pewno tutaj nic nie ma. Nie ma. Idziemy dalej. Ale muzyka tutaj jest fajna, to jest ten remix muzyki z głównego menu, jeżeli chodzi o Kroka jedyneczkę. Tylko taki bardziej w tropikalnych klimatach, ale kurczę fajne, to mi się podoba. O, i checkpoint mamy, nice! Powiem wam szczerze, że ten poziom to jest serio taka mieszanka paru tam poziomów. Dokładnie to chyba pierwszego i trzeciego, z tego co pamiętam. Bo dosłownie niektóre sekwencje są bardzo do siebie łudząco podobne. I poczekajcie sekundkę. Dobra, jestem już z powrotem. Trzeba było po prostu jedną rzecz zrobić, bo nie lubię, powiedzmy, wycierać nosa na wizji. Dlatego stwierdziłem, że zrobię to po prostu no poza, że wytnę wam, nie? No i jak teraz możecie zauważyć, usłyszeć, rytm muzyki zmienia się w momencie, kiedy zwiedzamy następne sekcje. Jak widzicie, teraz jesteśmy w jaskini, to rytm zrobił się taki bardzo, taki wiecie, jakby to można powiedzieć, nie wiem, bardziej skoczny, można by to tak ująć. My jesteśmy teraz właśnie w jaskini, a na zewnątrz jest taki bardziej właśnie tropikalny ten rytm, jeżeli chodzi o muzykę. O, jak sami zresztą słyszycie. Dobra, mamy znowu checkpointik. Ty, no dosłownie, biegniemy przez jakby mieszankę tych poziomów, co zwiedzaliśmy już. Praktycznie, no nic tutaj nie można... Ten.
to są te, przecież to są te sekcje do siebie tak łudząco podobne, że to jest szok. Tylko może trochę w odwrotnej kolejności są poukładane. Ale przyznam, że pomysł jak najbardziej ciekawy na poziom. Nie mogę tutaj powiedzieć, że nie. O, mamy tutaj niebieski klejnocik, który się chowa. Mam nadzieję, że pozostałe kolorowe również zobaczymy. Chyba, że się okaże, że ten, że gdzieś pominęliśmy, ale wątpię w to. Okej. Wii! Okej, tutaj mamy skrzynki, które co jakiś czas wybuchają. Dlatego uwaga. Bo nigdy nie wiemy, która skrzynka jako pierwsza wybuchnie. A czy się zniszczy. Wiecie co? Oj, oj, oj. Oj, oj, oj. Oj, trzeba będzie powtarzać poziom. Ja zapomniałem kupić u tego, u sklepikarza. Mu tutaj potrzebny jest donat. Nie wiem, czy zauważyliście. Ojej. Ale dem tutaj, kurde. No, tutaj się nie popisałem, to mogę przyznać. Nie no. Tam jest kolorowy klejnocik, najgorzej. Ja pierdzielę, no czemu tak? No, i zginąłem, niestety. Okej, tutaj zaczynamy. Dobra, wiem, że Birdy został porwany, spokojnie, nie musisz się denerwować, Gobosiku, ja o tym wszystkim wiem. Birdy został porwany, ja sobie zdaję z tego sprawę, żeby nie było. Ale chodźmy może najpierw kupmy te donaty, co? Przydadzą się. Szczególnie, że to są z tego co widzę dwa ostatnie poziomy, jeżeli chodzi o tę wyspę. No. Kupiliśmy teraz te dwa donaty. Więc jesteśmy, można by powiedzieć, przygotowani. Aczkolwiek zastanawiam się, czy nie kupić robocika jeszcze jednego. Wiecie co? Może kupmy jeszcze robocika. W razie co? Bo nie widziałem tam tej ostatniej sekwencji tego poziomu, a warto byłoby się zaopatrzyć jakoś i się dowiedzieć co i jak i gdzie. I teraz mamy ogarnięte, czyli na dobrą sprawę byśmy mogli teraz zrobić edyt i zobaczymy się w zasadzie w tej części poziomu, no tam gdzie zginąłem, co nie? Bo nie widzę innego jakby sensu. Tak więc ja się z wami na razie chwilowo żegnam i widzimy się za niedługo. Po cięciu. Póki jestem sam, to nagrywam. Wiecie o co chodzi. Dobrze, moi drodzy, jestem z wami z powrotem. Wow. No nie to chciałem zrobić, tak szczerze. Nie to chciałem zrobić, ale okej, no niech będzie. Niech powiedzmy, że gra trochę wie lepiej. Jak widzicie, znowu mam bardzo mało życia. Niestety, lub stety. Zależy dla kogo, bo dla niektórych to może być stety, dlatego że haha, Michał se nie radzi, Michał se nie radzi. Wiecie o co chodzi, nie? Ogólnie, jak będziemy niszczyli skrzynki jeszcze w tym poziomie, to coś wam opowiem o jednej ciekawostce. Ja o tej ciekawostce w ogóle nie wiedziałem, gdyby nie to, że Justyna mi wspomniała o tym, znaczy może nie bezpośrednio, ale w pewnym stopniu pośrednio wspomniała w swojej serii Skroka. Dwójki. Ja mam zamiar również o tym wspomnieć, tylko najpierw O! No dawaj. Zapomniałem, że to się trójkątem robi. A ja tutaj klikam kółko, kwadrat, x. A to się robiło kółkiem u mnie. Znaczy trójkątem, Jezus Maria, widzicie? Sam już się gubię we własnych zeznaniach i to jest złe. Jak ja bym miał tutaj doskoczyć, nie tracąc jakby tego serduszka? Nie rozumiem tego za bardzo. Dobra, teraz tak. Tyk, 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 tyk. Szybko. Tyk, 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 tyk. Oh yeah! Teraz szybko się odwracamy do tyłu. Tyk, 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 tyk,
tyk, tyk, tyk, tyk i tyk. Dobra, dobrze, dobrze, jedziemy z koksem. Mam nadzieję, że ten pączek będzie pasował. Ta. Ty czekajcie. O, coś nie kumam. Czy tam u góry był kolejny pączek? Serio? A nie! Robocik! A widzicie, dobrze, że kurde kupiłem robocika. Dobrze, że pamiętałem, żeby kupić robocika, bo byśmy kurde, no słabo byśmy stali. Tak szczerze powiedziawszy. Ojejku, tam jest garnuszek z tym serduszkiem, ojej, ale dupa. Ty w ogóle ten robot kiedykolwiek może się rozpędzić? No z tego co ja widzę, to on się tylko tak trochę rozpędza i potem tak czy siak kończy się to tak samo, więc nie kumam za bardzo tego, tak szczerze. I tu będą ostatnie klejnociki, jak najbardziej. Oh yeah! Dobra, jeżeli chodzi o tę skrzynkę, to taka szybka ciekawostka. Jak widzicie w wersji na PS1 te klejnoty, jak się zniszczy skrzynkę, one się tak robią rozbieżne, czyli chodzi tutaj jakby o to, że one się tak rozbiegają trochę, nie? W wersji PC-towej one stoją na jednym polu, one nie skaczą tak między polami. O! Ty, to było szybkie! Dawaj! Ej! Birdi! Gdzie ten Birdi? Schował się? Bo nie zauważyłem. O! Jeszcze mamy ten, rundę bonusową. Ale się sprytnie ten klejnocik schował. Dobra, mamy tutaj. Bonusowa sekcja. Może nie runda bonusowa, ale bonusowa sekcja, bo rundy bonusowe były w pierwszej części. Tutaj to bardziej mamy takie bonusowe sekcje. Co do poziomów. Taki, wiecie, uzupełniacz, dopełniacz, whatever. No, jedno serduszko straciłem, no ale myślę, że utrzymamy w miarę fajny wynik. I fajnie, elegancko, udało się. No to możemy kończyć. Zobaczmy, co tym razem gra nam powie, w momencie, kiedy uratowaliśmy Birdiego. Mam nadzieję, że się go, Bosiku, cieszysz. I to tylko tyle. Żadnego ani me, ani be, ani pocałuj mnie w dupę. Nic, kompletnie nic. Co to miało znaczyć? To po co ja w ogóle ratowałem tego Birdiego, żebyś ty mi tylko powiedział: no dziękuję Krok, że mi go uratowałeś. No problem, no problem. Co z tego, że ja kurde musiałem tutaj walczyć z tymi wszystkimi przeciwnikami. Ja musiałem na nich uważać. No problem, no problem stary. No, dokładnie. A ja tutaj przechodziłem przez mękę i cierpienie. No problem. Dobrze, moi drodzy, w takim razie wracamy z powrotem. Jak widzicie, musiałem małe cięcie zrobić, dlatego że byłem z powrotem w sklepie Pitiego, chyba tak on się nazywał, z tego co pamiętam, żeby kupić znowu dwa donaty oraz jednego robocika, ponieważ zwykle jest tak w poziomach, że ten jeden robocik się przyda. No i te dwa donaty w razie co, żeby nie było. Okej, czyli będziemy mieli tutaj konfrontację z naszym pierwszym bossem już oficjalnie. Z ośmiornicą Sowenną. O kurcze pieczone, kto by się tego spodziewał? Ośmiornica Sowenna atakuje. No, tak jak teraz możecie usłyszeć, w sumie moja dziewczyna również zwróciła na to uwagę. Generalnie jeśli chodzi o ten soundtrack, to można wyczuć delikatną różnicę spośród tych wszystkich soundtracków, które
mieliśmy możliwość usłyszenia, jeżeli chodzi o tę grę, ponieważ możemy tutaj usłyszeć taką znaczącą, delikatną różnicę, która będzie zwiastowała, że idziemy na mosa, więc... Dobra, więc na to wygląda, że musimy na razie iść tędy i potem będziemy musieli do góry wskoczyć, ponieważ tam u góry są skrzynki z klejnocikami. A z tego co pamiętam, przynajmniej w kroku jedynce tak było, nie wiem jak jest w tej części. Przed bossem zawsze się zbierało 50 klejnocików, więc jestem ciekaw jak tutaj zrobili, oczywiście twórcy. Miejmy nadzieję, że jest podobnie. No właśnie, tylko pytanie, jak ja się tam dostanę teraz, bo wcześniej pamiętam, że mi się udawało tam wskoczyć tą nową umiejętnością, którą Krok posiada, ale teraz tutaj nie widzę, żeby była jakaś możliwość tam doskoczenia, bo pamiętam, że też można było tupnąć nogami Kroka i on tam jakoś się wybijał. Ale tutaj akurat nie chcę tego. O, udało się, dobra. W dobrym momencie chyba X wcisnąłem, tak mi się wydaje. Tak więc... Ale co to miało być? Sorki, jeżeli widzieliście jakiś czarny kwadrat albo prostokąt na środku, ale to z jakiegoś powodu wyskoczyło, bo nie wiem, coś system mi odpierdziela. Jakąś, nie wiem, informację o aktualizacji czy cokolwiek. Nie mam zielonego pojęcia w każdym razie. I serdecznie za to przepraszam. Nie chciałem, żeby to w ogóle się na wizji pojawiło. Jeżeli się pojawiło tak samo jak i wtedy moja myszka, to serdecznie za to przepraszam i... Mam nadzieję, że nie będziecie mieli mi tego za złe, bo chcę jak najbardziej profesjonalnie podchodzić do tego, co robię, a nie chcę odpierdzielać tak zwanej fuszerki. Myślę, że tak ma większość twórców, którzy robią gaming, tak mi się przynajmniej wydaje. Ciekawostka, to w ogóle nagrywam zanim jeszcze pierwsza sesja w ogóle pojawiła się na YouTubie. Ja to nagrywam teraz dokładnie po robocie, 8 czerwca o 10:18. Wy to będziecie widzieli nawet nie wiem kiedy. Przed moim oknem piękne słońce, więc dzisiaj chyba znowu na rower pójdę. Bo wy o tym jeszcze nie wiecie, ale na dniach wleci moja wycieczka rowerowa na spontanie. Tak więc no, będzie co oglądać. Będzie śmiesznie mi się tak przynajmniej wydaje. Dobra, ale my tu nie o rowerach, lecimy po prostu dalej. Bez zbędnego przedłużania. Mamy 50 kurde klejnocików. Sovenna the Squid. Czyli tu będzie chyba bosik już, prawda? Okej, mamy użyć skrzynki TNT, by unicestwić Sovennę. Nie ma problemu. Możemy normalnie z nią skakać? Jak najbardziej. O Jezus Maria, to jest Sovenna? Ja pierdzielę, ale brzydki boss. Ale ona brzydka. Uj. Ale muzyka tutaj jest epicka. Okej, tego nie przewidziałem. Nie przewidziałem, że ja mogę tutaj zginąć. Znaczy, stracić życie, ale wiecie, mam z tyłu głowy, że ja dednę. Tak czy siak. Tu mamy jakąś tablicę śmieszną. Dobra. Czas się skupić. Wysłuchajcie dalej soundtracku, a ja się skupiam. Dobra, easy peasy. Oberwała. Jeszcze musimy dwa razy ją zaatakować, tak więc uwaga. Bo ja nie chcę oberwać. Widziałem, że ona naparza tymi kulami, jak wściekła. Ale my zaraz sobie ją ogarniemy. To jest chyba jakaś, nie wiem, żona albo narzeczona, albo niedoszła dziewczyna z Kalmara, ze SpongeBoba. Widzę, że tutaj Krok lubi mieszać uniwersum swoje ze SpongeBoba. Okej, jak kto woli.
Ja tam nic nie mówię. Ja tam nic nie mówię, ja tylko tak jakby zwracam na to uwagę, dlatego że... Dobra, widzę, że tutaj kurde ten, ona oberwała. Znaczy wiem, że już na to zwracałem uwagę, ale co chciałem teraz powiedzieć, to to, że w ogóle... może teraz taka, wiecie, taka fanowska trochę teoria, ale może kurde ta Sovenna jest w jakimś stopniu spogrewiona z Kalmarem, obłynosem z SpongeBoba. Nie wiedziałem, że Fox Interactive lubi mieszać uniwersum i Kroka i SpongeBoba ze sobą, ale okej. Widzę, że teraz tutaj mamy jakieś specjalne skrzynki, znaczy beczki, które się zamieniły w takie bardziej ogniste, bym mógł powiedzieć, bo one dymią strasznie. Dobra, więc będziemy wiedzieli, na co uważać. Miejmy nadzieję, że teraz Sovenna nie trafi tutaj na brzeg, bo to by źle się skończyło, tak szczerze powiedziawszy. Okej. Uwaga. Nie odpierdziel teraz nic głupiego. I rzuć. Rzuć! Dobra, uciekłaś sobie. Nara, Sovenna. Ale żeś się zatrzymała. Czyli Baron Dante spotkał się teraz z Cannon Boat Kate'em, czyli naszym następnym bossem, z którym będziemy walczyć. Oh yeah! Ale fajny poziom się tutaj zaczyna. Dobra, to zaczynamy. Ale kurcze pieczone, ale on graficznie fajnie wygląda. O kurcze pieczone. Już mi się kurde Krok 2 podoba bardziej w sumie nawet trochę od Kroka 1. Chociaż Krok 1 to jest mimo co sentyment, ale... Przyznam szczerze, jestem pozytywnie zaskoczony. Jeszcze kurde te Dantinos szkieletory. To też fajna sprawa. Taka fajna, spokojna muzyczka nam tutaj towarzyszy. Słuchajcie sobie, kurczę. O, muzyczka się już kończy. Pewnie teraz was trochę dziwi fakt, dlaczego ja nie mówię odnośnie tego, że to jest kolejny poziom, który mi się graficznie podoba. To jest z tego względu, że ja bym musiał tak o większości teraz poziomów mówić, a ja wiem, że jak ja za każdym razem mówię, że bardzo lubię grafikę w tym poziomie, to niektórych to oczywiście denerwuje. Ale dlatego stwierdziłem, że nie będę o tym za każdym razem wspominał, ale wiedzcie tylko, że cała ta pierwsza wyspa graficznie prezentuje się bardzo fajnie i soundtrackowo. A teraz ruszajmy. Dobra, co my tu będziemy musieli zrobić? Nie! Wypłyń. Czyli będziemy musieli go armatą atakować. To easy.
No to szybki bosik to będzie. Ale fajna, kurczę, muzyczka nam tutaj pogrywa. I to tyle? To po co był ten boss? Ej, on był za łatwy, to się nie liczy. Kurde, dwóch bossów od razu dostaliśmy i ten. I strasznie łatwy tu wyszedł. Ja pierdziele.